proszę Państwa, wchodzimy do zagadnienia gospodarcze. Zaczniemy od tego, że wczoraj minister Kościński przedstawił projekt ustawy, która ma wprowadzić rewolucję podatkową. 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku i szereg innych bardzo ważnych zmian. Marcin Rożkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego, jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Informacje na temat wczorajszej prezentacji w Ministerstwie Finansów znajdziemy w Gazecie Polskiej codziennie, w Rzeczpospolitej, w dzienniku Gazeta Prawna. Nie znajdziemy, przynajmniej ja nie znalazłem, ani słowa w Gazecie Wyborczej. Natomiast na przykład pół kolumny, czyli dużą część strony poświęcono protestowi trójki młodych ludzi w Ministerstwie Edukacji. Na pewno to jest ważniejszy temat niż jakaś tam zmiana systemu podatkowego dla 18 milionów Polaków. No, ja mam nadzieję, że te osoby, które się tam przyklejały do Ministerstwa Edukacji, nie zostały odklejone, bo to jest ich jednak wolna wola i powinny tam zostać. A tak zupełnie, może się czegoś nauczą. Ale tak a propos Gazety Wyborczej, to rozumiem, że oni uznali, że to nie dotyczy, obniżenia podatków nie dotyczą czytelników Gazety Wyborczej, co jest pewnym oryginalnym podejściem. Rzeczywiście kwota wolna jest ewenementem, czy taka w końcu zgodność co do tego, że kwotę wolną należy wprowadzić na takim poziomie. Myślę, że tu powinien być tu porozumienie, nie powinno być międzypartyjne, bo ta kwota wolna w Europie, czy w większości krajów europejskich, jest zdecydowanie wyższa. A to powoduje, że Polacy mają po prostu większe obciążenia swoich wynagrodzeń. Ten klin podatkowy jest wyższy i to już niezależnie od tego, że dostanie nam więcej pieniędzy w kieszeniach, to będziemy, czy tak powiem, lepiej konkurować wynagrodzeniami na rynku. Ten klin podatkowy w Polsce po prostu jest bardzo wysoki, czy był bardzo wysoki do tej pory. Klin podatkowy jest wysoki. Rząd zawsze mówił, że nie może z tego zrezygnować, bo to są jednak ogromne przychody dla budżetu. Co się takiego stało z budżetem, że nagle można to zrobić? No, budżet przed pandemią był ogłaszany na zero. Teraz wiemy, że będą deficyty. Myślę, że to jest jeden z mechanizmów pobudzenia konsumpcji wewnętrznej. Przez to, że Polacy przeciętni Polacy dostaną więcej pieniędzy. Powinno to sprawić, że ten element wzrostu gospodarczego, którym jest konsumpcja wewnętrzna w tym wypadku, po prostu wzrośnie. To powinno działać antycyklicznie, czyli działać, pomagać wychodzić z recesji. Zobaczymy, bo całe dyskusje w Senacie i w Sejmie są przed nami. W Sejmie pewnie będzie przegłosowane, chociaż patrzymy, że na przykład Porozumienie, czyli część Zjednoczonej Prawicy, ma tutaj swoje punkty do ugrania. Tak, natomiast wydaje mi się, że w Sejmie i w Senacie powinna być większość za tego typu rozwiązaniem, bo zarówno PSL, jak i ugrupowanie Pawła Kukiza, jak i część członków Platformy Obywatelskiej deklarowała, że tego typu rozwiązanie jest potrzebne, więc myślę, że tu powinna być na to większość. I myślę, że też Polacy na to czekają. To jest rozwiązanie, które dotknie wielu, po kilkudziesięciu milionów Polaków, albo na pewno wielu rodzin i per saldo, tak jak powiedziałem wcześniej, pomoże też w wychodzeniu z recesji poprzez pobudzenie konsumpcji, popytu wewnętrznego. Zobaczymy w takim razie. Możemy oszacować, ile takie rozwiązanie doda nam wzrostu PKB? No, o to bym się teraz nie chciał na to porywać. To rozwiązanie będzie kosztowało kilkanaście miliardów złotych i na pewno spowoduje też pewne perturbacje w budżecie, więc najpierw o tych takich nie tylko różowych barwach, ale też o tym, że źródła finansowania tego typu zwolnienia podatkowego prawdopodobnie będzie dodatkowy dług. Natomiast jak się to przełoży w następnych latach na PKB, no to zobaczymy, ale to może być dziesiąte części procenta, które sprawią, że będziemy szybciej wychodzić z recesji. Na końcu po prostu gospodarka na tym skorzysta.
Zobaczymy w takim razie, ile stracimy na tym dealu, który Ameryka zawarła z Niemcami. Ja w perspektywie z Rosją, krytycy mówią, że to pokazuje Putinowi, że może robić wszystko, bo i tak w tej grze mocarstw będzie uwzględniony i nic mu się tak naprawdę nie stanie. Mówię o Nord Streamie 2 i o tym, że no, najprawdopodobniej ta rura zostanie skończona w ciągu najbliższych tygodni, a pytanie, kiedy będzie podłączona do sieci przesyłowej. No to jest oczywiście trudny dzień, który kiedyś spodziewaliśmy się jak analitycy i rynek, że nastąpi, bo żeby przerwać budowę Nord Stream 2, trzeba by było nie tylko zaangażowania Stanów Zjednoczonych, państw regionu, ale przede wszystkim Niemiec. No Niemcy tutaj w ewidentny sposób złamały solidarność europejską i wybrały własną drogę relacji bilateralnych z Rosją. Zobaczymy, czy Angela Merkel awansuje w Gazpromie. Ale tak zupełnie poważnie, no to my musimy robić swoje, budować Baltic Pipe, dywersyfikować źródła dostaw tak, żebyśmy nie byli uzależnieni od Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o ten surowiec, i fizycznie gaz ściągali z innych kierunków. Już za rok będzie to w pełni możliwe. Tutaj nawet nie trzeba za to trzymać kciuki. Nie wiem, czy teraz na mapce, a nie, na mapce teraz widzimy Nord Stream 2, ale jest też mapka budowy Baltic Pipe, który o kilkaset metrów dziennie ten rurociąg jest kładziony, idzie ta budowa bardzo dobrze, żadne myszki temu nie przeszkadzają. No niestety jest tak, że Niemcy złamały tutaj solidarność europejską i należy nad tym ubolewać. Szkoda, że Stany Zjednoczone w ten sposób próbowały, czy rozegrały państwa regionu, dodatkowo dogadując się też z Rosjanami. No warto powiedzieć, że państwa wiodące w polityce międzynarodowej mają bardzo rozległe interesy, więc a my, jak widać, mamy interesy regionalne. A co my możemy na tym ugrać? Bo to, co tracimy, to wiemy, ale może są jakieś pozytywne aspekty tego wstrząsu, które przeżywają kraje naszego regionu. Myślę, że Stany Zjednoczone przede wszystkim próbują zaangażować Rosję do rozgrywki z Chinami i robią wszystko, żeby Chiny nie zaprzyjaźniły się zbyt mocno z Federacją Rosyjską. Dla Stanów Zjednoczonych, które cały czas walczą o prymat i gospodarczy, i militarny na świecie, Chiny są niezwykłym zagrożeniem. Jak widać, nasi sojusznicy robią wszystko, żeby rywalizować skutecznie z Chinami, a nie z przeciwnikami, którzy dla nas są istotni, co oczywiście miało już miejsce wcześniej i powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Ja w swojej karierze pracując w kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, no, na własnej skórze doświadczyliśmy, jak Amerykanie wycofali się w tym momencie z budowy tarczy antyrakietowej i z różnych innych elementów, które były dla nas istotne. No trudno, no. Idziemy dalej. Dopóki Polska nie będzie silną gospodarką i Polacy nie będą się bogacić, to tego typu rzeczy będą zdarzać, no niestety się będą zdarzać. Było ostatnie kolejne spotkanie dyplomatów amerykańskich i chińskich i znowu odbywało się w takiej bojowej atmosferze, gdzie Chińczycy pouczali Amerykanów, że nie mogą już im udzielać lekcji demokracji, ani w ogóle żadnych lekcji, bo to Chińczycy będą robić, co chcą. Pierwsze takie spotkanie było szokiem dla Antonego Blinkena, drugie chyba już przyszedł przygotowany na taką właśnie reakcję. Ale pytanie dla nas, dla Polski. Mamy kolejny reset amerykańsko-rosyjski. Czy to jest dla nas sytuacja, tylko siąść i płakać, czy też są jakieś korzyści polityczne, gospodarcze, które możemy z tego wyciągnąć, na przykład w aspekcie współpracy z najbliższymi naszymi sąsiadami? No to może tak. Otworzyło się pewne okienko możliwości za czasów Donalda Trumpa. W mojej ocenie, no już chyba nie tylko, wykorzystaliśmy tą przestrzeń relacji ze Stanami Zjednoczonymi wtedy do maksimum tego, co było możliwe. Teraz administracja ma trochę inny charakter i te większość tych zobowiązań sojuszniczych i ustaleń cały czas jest w mocy. Tego się należy trzymać. Ja bym się nie zastanawiał, co mamy
Amerykanie ugrają na relacjach z Rosjanami. Ja bym się Ale co my możemy tym, ugrać na przykład w relacjach z Ukrainą? Pamiętamy, i to jest wiedza powszechna, że w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, wtedy władze Ukrainy ustawiły się po stronie Niemiec, które no, traktowały polski rząd tak, jak traktują do tej pory. Władze Ukrainy liczyły na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, Kanady. Wielkie rozczarowanie. Czy w takim razie jakiś reset, jakaś próba budowy wspólnego frontu gospodarczego i politycznego w Europie Środkowej jest możliwa? No właśnie do tego chciałem nawiązać. Znaczy, z jednej strony my powinniśmy się bogacić i wzmacniać. Tutaj były też elementy deklaracji zwiększenia na przykład liczebności polskiej armii, ale powinniśmy przeanalizować i zrewitalizować relacje z Ukraińcami, którzy zostali jeszcze bardziej dotknięci przez to porozumienie amerykańsko-niemieckie, bo nasze wpływy z tranzytu gazu rosyjskiego są znikome w porównaniu do tego, co stracił budżet Ukrainy. I Ukraina została sama i została też sama w takiej sytuacji, kiedy Federacja Rosyjska bardzo agresywnie zachowuje się na Białorusi. Tam za chwilę, albo już, albo za chwilę będą stacjonowały rotacyjnie, tak jak natowskie wojska polskie, rotacyjnie wojska rosyjskie. Białoruś jest w bardzo trudnej sytuacji. I ta presja na Ukrainie będzie bardzo duża, więc mamy szansę pokazać teraz i zrewitalizować relacje z Ukrainą i krok naprzód w tym kierunku uczynić, żeby ta Ukraina rzeczywiście od tych też naszych sojuszników, ale jednak niemieckich wpływów troszeczkę odsunąć. Ale tutaj piłka jest po stronie Kijowa. Tak, i pytanie, jak mocno Kijów jest przestraszony tą sytuacją i jaką mamy przestrzeń do tego, żeby właśnie teraz zadziałać i teraz wspomóc naszych sojuszników, mam nadzieję przyszłych, w obronie przed ekspansją agresywną rosyjskiego sąsiada. Więc to jest kwestia już teraz dyplomacji, wojskowości. Tutaj myślę, że spokój i dyskrecja jest tym, co powinno otaczać te relacje. Na koniec tej rozmowy o gospodarce pytanie, no prawie że intymne. Czy miał pan konto na naszej klasie? O Jezu, dawno temu. I nawet próbowałem zalogować się tam, ale to jeszcze było konto z e-maila, którego już nie miałem, więc już machnąłem ręką. No bo właściwie słusznie, bo nasza klasa skończyła swoją obecność, a szkoda, bo to taki portal, który mógłby się przekształcić w portal społecznościowy pełną gębą. Ciekawe, czego zabrakło. No pewnie pieniędzy, zasięgu, i był to jednak dosyć mocno lokalny, to było dosyć mocno lokalne przedsięwzięcie polskojęzyczne. Wszystkie Facebooki, Twittery, Instagramy jednak są ukierunkowane, są bardzo, bardzo szerokie, dotykają różnych branż. No, był to rzeczywiście prekursor, trochę tak jak gadu-gadu, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, już był taki komunikator. To było chyba wtedy trochę za wcześnie, albo było za mało pieniędzy na to. No tak czy inaczej, portal się dzisiaj skończył. A tak jak nasza audycja teraz, ale w przeciwieństwie do naszej klasy, my wracamy tutaj. Wracam ja w czwartek i Marcin Rożkowski może w przyszłym tygodniu, może za dwa. Zobaczymy, jak urlopowa sytuacja się ułoży. Pięknie dziękujemy za tą rozmowę. A państwa żegnam. Telewizja Republika zakończyła właśnie emisję porannego programu Polska na Dzień Dobry, ale nic straconego, bo wracamy jutro o 7 rano. Łukasz Jankowski, zdaje się, państwa powita o 7:30, ale wcześniej meldujemy się na mszy świętej, którą transmitujemy z Jasnej Góry.